Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garaż Dexa. Dzisiaj, jak widzicie, weźmiemy sobie na badanie Su-85i. Piąty tier pojazdu premium niszczyciela rosyjskiego. No i oczywiście standardowo omówimy sobie na samym początku pancerzyk. O, i mamy. Sam kompletnie spodzik to 30 mm, później 50 mm przednia płyta tutaj to. Później zaś znowu mamy 50 mm już pochylone i miejsce wzmocnienia 55 mm to jest oczywiście gąsienica tutaj umocowana. To daje nam zgrubienie właśnie to dodatkowe 5 mm. Jeżeli chodzi o górną półeczkę, mamy tutaj 25 mm. Delikatną osłonkę w postaci pancerza warstwowego. Ona tutaj nam chroni wizję kierowcy, a daje nam ta blaszka dodatkowe 20 mm. Jeżeli chodzi o tutaj przód nadbudówki pod kątem prostym 60 mm, wzmocnienie u góry 70 mm, później już jest 55 mm i pochylona nadbudówka to 45 mm. Lamóweczka wokół wystającego tutaj do budówki, do jarzma to 65 mm, do budóweczka, do jarzma 45 mm, z góry, z dołu, z boku i jarzmo 60 mm pancerza warstwowego plus oczywiście kryjące się za tym 45 mm dodatkowo. Mamy tutaj bok nadbudóweczki, góra 25 mm, od włazu dowódcy 45 mm, wzmocnienie na tym rogu. Później już 25, 25 i 25. Tutaj mamy 35, 40, taki paseczek. I w końcu bok pojazdu, góra jak i dół to 30 mm. Gąsienice i kółka liczone są jako 15 mm pancerz warstwowy. Góra nadbudówki 10 mm, garnka również 10 mm i miejsce wrzutki pocisków artyleryjskich, cały tył to 15 mm. Tył nadbudówki 25, a tył pojazdu to 50 mm, dopiero sam koniec tego tyłu to 30 mm. Jeżeli chodzi o ten wielki, niesamowity jędrny garnek, to spód 30 mm, później mamy wzmocnienie do 90 mm, a góra to już zaledwie 30 mm. No sami przyznacie, że jak na pancerz piątego tieru, to jest trochę pancerza, mimo to, że to Tedek. Zapraszam do garażu. Su-85i niewątpliwie zaliczane jest z automatu do pojazdów kolekcjonerskich. Bardzo rzadko występuje w sprzedaży na polach bitew. Jest takim rarytaskiem, rodzynkiem. No, czy będzie się nim dobrze walczyło na piątych tierach? Zaraz zobaczymy. Z tego, co dali już nam jako pancerz, który wcześniej omówiliśmy, no jest na pewno listek zaczepienia. Czy to będzie odbijać? To się okaże. Mamy tutaj pięciu załogantów. Dowódca celowniczy, kierowca i ładowniczy. Załoga pochodzi z obiekta 268 z perkiem kamuflaże. Moduły, które ja tutaj zamontowałem, to wentylacja, dosyłacz i rolnetka. Pojazd posiada 330 metrów zasięgu widzenia, co jest wartością nie z gorszą, jeżeli chodzi o niszczyciele piątego tieru i oczywiście nację rosyjską. Może to zawdzięcza temu kolosalnemu gankowi. Niemniej jednak pojazd posiada radyjko 525 metrów zasięgu i gąsieniczki, uwaga, 48 prędkości obrotu. Pojazd jest praktycznie niemożliwy do objechania. Kręci się jak główienko w przeręblu. Jest to świetny wynik. Mamy tutaj silniczek, który daje nam niestety czwartotierowy 300 mocy silnika, 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu i mamy tutaj 13,17 mocy na tonę, a producent Wargaming pisze, że pojazd będzie jeździł 50 do przodu, 14 do tyłu. No, jeżeli jeździ z tą prędkością i z tym pancerzem, to będzie ogień. Popatrzcie na obrót. Z tą załogą i tymi modułami, z tymi gąsienicami 57,32. To jest naprawdę strasznie, strasznie dużo. Kamuflaż super, mimo to, że nie mamy tutaj siatki maskującej. No i działko, szóstotierowe działko, 13,3 szybkostrzelności, średnia penetracja na PP-kach 119, na APCR-kach 161, 43 na HE-kach i zadajemy, i to jest to, 160 punktów uszkodzeń.
i 280 na hajaku, jak się postaramy. Nasz DPM to 2133, to jest naprawdę dużo. Celność też nie jest najgorsza, 0,42 jak na takie obrażenia i 2,3 czas celowania. Co daje nam ta załoga i te moduły? 2,11 czas celowania zredukowaliśmy, 0,39 rozrzut na 100 metrów, a nasz DPM na piątym tierze to 2584. To jest naprawdę strasznie, strasznie dużo. Niestety działo posiada tylko opuszczanie minus 5 i plus 25 do góry, co jest świetnie. 380 punktów wytrzymałości to jest wartość o 20 większa niż średniego niszczyciela na tym tierze. I suma summarum, jeżeli chodzi o nasz zasięg widzenia, to też z tą załogą i modułami będziemy mieli 436. To jest też naprawdę dobry wynik. Jeszcze sobie go zobaczmy dookoła. No, mnie osobiście podoba się ta budowa tego pojazdu. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście ten pojazd potrafi się poruszać z taką prędkością. Niewątpliwie na uwagę zasługuje od razu pancerz. Po analizie tego pancerza, no, czy będą nas przebijać. Jeżeli będą próbowali z przodu nas przebić, no to mogą być tutaj problemy, szczególnie, że wyrzuciło nas na czwórki. No jeżeli z boku, to myślę, że bez problemu. Gdzie my tu jedziemy? No strasznie dawno nie grałem na tej mapie. Jeszcze może tam na prawo. Jest jedna artyleria. Tak to wygląda. No. Słuchajcie, 50 na godzinę. No i właśnie, na papierze wszystko jest pięknie, a tu się okazuje, że brakuje mocy. Jedziesz, jedziesz. Strasznie mu to kiepsko idzie. Oj, bardzo długo się rozpędza. 40. Masiakra. Słuchajcie, nie będę tutaj albo będę tutaj stał. No, do góry podnosisz lepiej, to wiem. Zobaczymy, celność tego działa. Bum. Słuchajcie, 160 punktów uszkodzeń to jest naprawdę kosmiczna wartość, jeżeli chodzi o piąte tiery. Patrzcie, reload 3,7 to też jest dobrze, dlatego właśnie mam tutaj wentylację. Czy my czego trafiliśmy? Mamy spocika, ok. Łup. No. To właśnie lubię w rosyjskich działach. Nieobliczalność. Czyli niby nie ma celności, a to sobie rozbijemy. Odbite. Tu już nie odbite. Słuchajcie, z samego przodu. Ja wiem, że pancer 4C, ten niszczyciel, przebija nas bez problemu, ale pancerek 38NA, no tak nie powinien. No niestety z mobilnością ten pojazd nie jest za pan brat, ani też pancerz na nikogo nie zrobił wrażenia, oprócz Excelsiora, który strzelał do nas ze zwykłych pocisków, a tam penetracji nie ma. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, pierwsza bitewka kończy się dla nas porażką. My zrobiliśmy tylko ogień skuteczny, ale tutaj AMX-40, ten kaczka, w którą strzelaliśmy, oberwała jednak na ślepo, niestety za 142, czyli to jest wynik poniżej naszych bazowych, czyli 160. No to jest takie troszeczkę niepokojące. My zrobiliśmy tutaj trzeci wynik damage'u w naszej drużynie.
522 punkty uszkodzeń, 70 zablokowanych przez pancerz, 1 frag, 135 za naszą pomocą, 13 054 kredyty. No słuchajcie, jak na taką wartość i unikalność tego pojazdu, no pojazd jest troszeczkę kiepski. Po pierwsze, oszukano nas z mobilnością. 50 na godzinę, no on może się rozpędzić do tej prędkości, aczkolwiek wcale nią nie osiąga. Pancerz nie robi na nikim żadnego wrażenia, a nasze działo lubi strzelić za mniej. No troszeczkę to deprymuje. No i teraz mnie ciekawi, co tutaj się będzie działo. Nie wiem, pomyślałem sobie, może pojadę na Hila. Taki będę dziki. I szczerze mówiąc, chyba tak zrobię. Wiem, oszalałem, zobaczę, jak to dokładnie, z czym się to je. Chciałbym zrobić użytek z tej alfy. Na Hilu na pewno nie pojawi się T-150. No popatrzcie. Jest obrzydliwie wolny. Teraz dopiero nabiera tutaj prędkości, kiedy mamy górkę. Strasznie ciśnie, strasznie. Myślę, że jedyne, co jest dobre w tym pojeździe, to jest jego unikalność. Jeżeli chodzi o jakąś wartość bojową, no to działo. Działo tutaj zasługuje na medal. No, bez szmaltu bym też nie pojawił się tutaj na Hilu. Ten garnek tutaj to też nie jest dobre. Patrzcie, ciśniemy na równo 134,85. Jest szmal. Nie, jest pancer. Znaczy, pancer mnie tak nie boli. Okej. Bodzio. Się, Excelsior. A nie, my tu mamy dupalka po prostu. Dobrze, że mamy obrót. Połowę HP-ków nam zabrał. 165 i chyba będziemy szli do garażu. Z haeczków nie ma problemu dla pancerka. Kiepściutko. Widzimy się przy wynikach bitwy. Mimo naszego upośledzenia mamy tutaj zwycięstwo i odznakę mistrzowską trzeciej klasy ogień skuteczny. Mizernie nastrzelaliśmy, troszeczkę powyżej średniej. 458 punktów uszkodzeń, jeden wykryty pojazd, jeden frag, 18885. No to jest dobre, że mamy tutaj już na zwykłym pocisku i penetrację, no i uszkodzenia. A reszta wymaga wiele, wiele do życzenia. Także pojazd kolekcjonerski. Z zastosowaną taką sztuczką, bo jeżeli byśmy patrzyli na niego właśnie tak, czytając suche dane na papierze, no to wydawałoby się, że powinien być kosmiczny, no a niemniej jednak okazuje się takim lajtowym turlaczem. Zobaczymy, jak tu będzie ta ostatnia bitwa. Myślę, że lepiej się trzymać tym pojazdem gdzieś tam kompletnie z daleka. To 50 km na godzinę naprawdę zachęca. Zawsze na papierze, no ale niestety. Niestety tak nie jest. Czwarte tiery. Co tu się będzie działo? Hmm.
Naprawdę bije się z myślami, czy jechać na lewo, czy na prawo. Ale bliżej jesteśmy na lewo, a wiecie, że to nie jest demon prędkości. Tak, tutaj klikacz P43 i co on zrobi? Pojedzie do końca nam życie spota. Super. Ten jeszcze lepiej. O, dobrze, mamy luksa tutaj. Aha. Kilo gwoździ, bardzo pozdrawiam serdecznie. Widzę naprawę spędu. Dobrze, może tutaj tak wcelować w te ksoki. To pochyl. Zaciągnijmy sobie ręczny. Żeby nie było. No nie wierzę. Ty koleś stanął centralnie przed nami. Wow! Jak to jest być kasztanem? Idiota. Panie, zanim to skupi. A moglibyśmy mieć super bicie, gdyby nie mega, mega kasztan. Patrzcie, nic. Zanim to skupi, to wieczność. Jest. Kolejna kupa. Ten M3 Lee po prostu doprowadza mnie tutaj do szału. Kompletny gnojek bez wyobraźni. Super. Odbił. Ha! Patrzcie, patrzcie, jak się... Ha! Jest! Wreszcie coś. Straszne ma to skupianie. Od razu sobie tutaj pojedziemy na prawo. Że ten M3 jeszcze nie zdechł. Ojojoj. Jesteśmy w tak zwanej lupce. Dopóki Lux nie zostanie zabity. Już dwa pojazdy wjechały. Trzeba jechać do przodu, niestety. Skup, skup.
Jeszcze jeden. Lodzio. No, pancerz na pewno nie działa. Niemniej tym razem coś się udało nastrzelać, ale jest ból. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, mimo naszej dzielnej postawy na polu bitwy, niestety porażka przez kapa. Odznaka mistrzowska trzeciej klasy, ogień skuteczny. Mamy tutaj pierwsze miejsce, proszę bardzo, pod względem damage'a. 1167 nastrzelanych, 30 zablokowanych przez pancerz. Ten pancerz to też jest, jak widzicie, tylko na papierze. Zniszczone pojazdy 3, 386 za naszą pomocą, 26631 kredycików. No cóż, SU-85i. Pojazd niewątpliwie tylko kolekcjonerski. Jest dużo, dużo więcej lepszych pojazdów 5 tieru premium, z których będziemy mieli o wiele większą frajdę i zabawę jeżdżąc z nimi. Taka jest moja opinia. Piszcie, czy zgadzacie się ze mną, czy nie. Z Państwem się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa!